Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry na PS4. To są takie moje początki, ale teraz początki takie trochę boostowane, bo gram z prawdziwymi koksami, czyli z ludzkami, którzy czekali na PS4, aż będą mogli na razem pograć ze mną, tak? No bo tam też dużo osób pisało właśnie na live'ach, że chcą ze mną pograć, a mają PS4, a ja sobie kupiłem też niedawno PS4 i postanowiłem pograć na właśnie tej platformie, żeby uniknąć troszeczkę zabawy, w cudzysłowie, z cheaterami. No i na razie jest całkiem spoko, nikogo tutaj złego nie spotkałem, jeśli chodzi o cheaty. Można sobie spokojnie grać, chociaż jestem trochę nobem tutaj, jeśli chodzi o strzelanie. No, znam takie, wiecie, sztuczki różne w GTA, ale no na konsoli gra się troszeczkę inaczej. To granie na konsoli... Kurde, się kogoś wyglądałem. W granie na konsoli przypomina troszeczkę jakby ten świat tutaj był takim odbiciem zwierciadlanym tego, co mamy na PC-cie. Nie strzela się tutaj praktycznie w ogóle tak wolnym strzałem, tylko auto-aimem. Też miałem taką sytuację, że goniłem jakiegoś kolesia, który uciekał samochodem i on, żeby mnie zabić, zatrzymał się tym samochodem, wysiadł z samochodu, zastrzelił mnie i pojechał dalej. Wiecie, po prostu autocelowaniem, nie? To jest takie dziwne dla gracza pecetowego wbić nagle do czegoś takiego i widzieć, jak ktoś gra w ten sposób. Bo przeważnie na pececie to się zabija ludzi strzelając z samochodów, jak ktoś tam do nas podejdzie, no nie? Czekajcie, trochę za głośno grę miałem. A tutaj jest zupełnie inaczej, tak? Tak strzelając w ogóle do innych, no mam takie wrażenie, jakbym próbował otworzyć butelkę stopą samą. Po prostu nie za dobrze mi to idzie jeszcze. Ale pisaliście mi w komentarzach, że to kwestia wprawy i po jakimś czasie rzeczywiście lepiej się celuje używając pada. To jest trochę prawda. Grałem w Horizon Zero Dawn już na padzie. Tam co prawda jest dużo łatwiej z tym celowaniem, bo jest i spowolnienie czasu, ale znowu też nie ma autocelowania na przykład, nie? Jest spowolnienie czasu, możemy sobie wtedy bardzo, bardzo fajnie nacelować bez problemu. No a tutaj no gra się specyficznie. Troszeczkę inaczej jest na konsoli niż na PC-cie, no bo nie strzelamy, wiecie, tak super precyzyjnie, ale są inne plusy, na przykład brak czata takiego pisemnego. To jest super, mi tego brakowało bardzo, żeby móc wyłączyć czat pisemny w GTA na PC-cie. Tutaj ten czat w ogóle nie istnieje, wszyscy się porozumiewają instynktownie wręcz. Znaczy jest czat głosowy, no nie, można sobie tam rozmawiać. No ja to sobie wyłączyłem, żeby mi tam nic nie przeszkadzało. Właśnie, miałem taką sytuację, że nie wiedziałem, jak ten czat głosowy tutaj na PS4 wyłączyć, w GTA. I ktoś zaczął wpierdzielać chipsy. Nie, tak wiecie, przez mikrofon było to strasznie słychać. A ja w ogóle nienawidzę odgłosu chrupania. Nie wiem, to jest, po prostu mnie wykręca. Ja mam to po swojej mamie, ona też tego nie lubi. Po prostu mnie wykręca, jak słyszę, jak ktoś chrupie. I nie wiedziałem, jak to wyłączyć i przez 3 minuty się tam z tym biłem. Jak to zrobić, jak to tutaj coś, żeby jak najszybciej przez 3 minuty mi ten ktoś tam chrupał. Myślałem, że mnie popierdzieli zaraz. No, ale później doszedłem do tego, po prostu włączyłem sobie przeglądarkę, zobaczyłem na YouTubie czy tam gdzieś w internecie, jak to się robi, i to sobie zrobiłem. Ale kurde, niektóre takie bardzo oczywiste sprawy na PS4 wydają się takie troszeczkę mniej oczywiste, nie? Takie dla was może oczywiste, tu chodzi głównie o sterowanie niż znajomość samej gry. No i jest to dla mnie troszeczkę kłopot i niektóre rzeczy takie bardzo proste czynności wykonuje w bardzo dziwny sposób. No mówię, otwieranie butelki stopą, takie mam wrażenie czasami, że tak to robię tutaj w GTA. No ale to są takie moje początki na PS4 i tak gra się bardzo fajnie. Przede wszystkim, kurczę, niesamowita wygoda. Dajesz sobie konsolę w stan spoczynku, przywołujesz ją, od razu jesteś w online. No kurde, to jest mega. Oczywiście sesja się tam restartuje, no bo, o kurde, tu Buzard stoi, ale jaja. No nie wnisz Buzarda mojego. Ja jeszcze na PS4 nie latałem Buzardem. Dawaj go, ale jaja.
O shit, ja nawet nie pamiętam. Jo. Ja strasznie lubiłem zawsze buzardem latać. Ale aim! Nie, lubiłem tymi rakietami bez naprowadzania strzelać. Zobaczymy, jak mi pójdzie teraz na PS4. Na padzie też mi to jakoś szło, ale oczywiście na myszce zawsze było lepiej. No, będę musiał się przyzwyczaić tutaj. O shit, co się stało? Nie, już miałem. Co? Aha, koniec, okej. Okay. No i teraz mamy podwójną kasę z tych misji. Zobaczcie, 31 tysięcy za jedną jakąś tam głupią misję i prawie poziom wbijam na każdej misji, także bardzo spoko. I już udało mi się zarobić jakieś 400 tysięcy, może nawet zaraz 500 tysięcy, będzie pół miliona zarobiłem w jakieś 2 dni grania i to takiego naprawdę na luzie, że włączam sobie PS4 na 15-30 minut. Wiecie, muszę zrobić coś innego, wyłączam i idę. Nie muszę się tam przejmować, że to się tam nie wyłączyło, czy się włączyło. Tak, tylko po prostu sobie gram kiedy chcę i ta konsola zawsze jest gotowa. Zawsze jest gra gotowa, zawsze jest wszystko wczytane tak jak powinno być. No to jest mega wygodne i mega fajne właśnie w konsoli, tak? Tak jak tutaj dałem też ogłoszenie na Facebooku, że ja teraz sobie gram w GTA. Utworzyłem ekipę, możecie wbijać. W przeciągu, ja wiem, 10 minut już były pierwsze osoby na sesji ze mną i mogły grać. Tak jak teraz widzicie, te wszystkie osoby, które tutaj są, to sobie dobiły przez tą ekipę bez żadnego problemu, nie? Także naprawdę subcio. Część z tych misji już sobie robiłem, tutaj właściwie powtórki same teraz lecą, a zobaczcie ile mam, ja mam już pół miliona, już mam pół miliona, już można za to coś sobie tam kupić. I ja przede wszystkim zbieram sobie teraz na biuro, a później będę zbierał na jakiś magazyn, żeby robić paczki, bo to jest moja ulubiona rzecz zawsze w GTA, jeździć z tymi paczkami. Na razie nie mam żadnego fajnego samochodu, żeby sobie nim tak pojeździć w jakimś fajniejszym celu, ale no myślę, że to kwestia trochę pozbierania kasy. Właściwie to teraz już mnie stać na Turismo R, czyli już taki naprawdę bardzo szybki samochód i bardzo fajny w prowadzeniu. Można by było sobie go ogarnąć. No na razie nie chcę tak trwonić kasy na byle co. Myślę, że najpierw warto sobie no, zainwestować w biuro, tak? Zostać szeryfem, mieć takie szersze możliwości, kupić później buzarda. Tylko że on też z kolei milion kosztuje, nie? Także nie jest to takie hopsiu. Mam już zobaczyć, jak ja mam tu sprzęcik, jak tu się to... Okej. Okay. I teraz w góry chyba, tak? Nie, to jest telefon. Obok. O, okej. Okay. No i git. Teraz idziemy dalej. No, nie mogę jeszcze śmigłowców ściągać, bo nie mam wrzutni rakiet namierzających. Więc no muszę sobie radzić bez tego. Ale jeśli chodzi o obsługę bombek, to już idzie mi coraz lepiej. Na padzie oczywiście, no bo... Nie wiem czemu mi nie namierza botów w tych samochodach, które podjeżdżają. Ale zobaczcie, już tam jakieś heady lecą bez autocelowania. Także jest chyba coraz lepiej z tym strzelaniem. Tu mam jeszcze granaty. Nie wiem jak się na padzie na przykład tak przybliża i rzuca granatami. Jakoś to się robi, ale cholera nie wiem jak. Oh shit! No i kupiłem sobie też Akumę, motocykl, ze względu na to, że jest tani i po aktualizacji motocyklowej możemy sobie w motocyklu uzupełniać zdrowie, jeśli to będzie nasz ulubiony motocykl. Na początku wiadomo, że bardzo łatwo zrobić sobie ulubiony motocykl, wystarczy nim jeździć. I teraz widzicie, zdrowie mi się w nim uzupełniło do maksa, także jest to mega wygodne. No i tanie, tak? Taki motocykl tani w eksploatacji jest, jak mi się tam gdzieś zniszczy, ktoś go rozwali, no to naprawa jego też jest, wiecie, taniuśka, nie? Tutaj Infernus też bardzo fajny, ale o Jezu, chciałbym jakieś naprawdę super auto kupić. Póki co mam tylko jeden garaż z dwoma miejscami, no mogłem kupić chyba z czterema, miałem wtedy 40 tysięcy. Pewnie coś by się tam trafiło takie z czterema miejscami na samochody, ale już dobra. Wole, rzuciło, ho ho ho. Co? Aha, wiem już czemu rzuciło, coś mnie strzeliło w oponę. Musimy ukraść Tytana. Tej misji jeszcze mi się nie udało zrobić z randomami. No myślę, że tu nie będzie problemu, wszyscy znają te misje na pamięć. Teraz fajnie jest je robić, no bo one są podwójnie punktowane, dodatkowa kasa, także bardzo spoko. Tu wszyscy mają swoje fury, ja mam swoje moto.
No i to jest po prostu super, że zawsze mi się to zdrowie uzupełnia, więc jak jadę na jakąś robotę, okej, łatwo jest spaść z takiego motocykla, ale jak robię jakąś robotę, no to sobie wsiądę na motocykl zupełnie zdrowy i zacznę tam dalej atakować ewentualnie. Nie wiem, co gracze na PS4 mają z tym, że za każdym razem, kiedy wsiadają do pojazdu, i to tak wszyscy robią, za każdym razem, kiedy wsiadają do pojazdu, czy to pasażerowie, czy to kierowcy, zawsze ustawiają cel na mapce, żeby tam jechać. Przecież tutaj ziomalki mają 200 i wyższy poziom, tak? W większości to już po takim czasie to można rzeczywiście tą mapkę znać na pamięć, no ja ją znam praktycznie na pamięć i wiem, jak dojechać na lotnisko, nie potrzebuję do tego GPS-a, ale to nie jest tak, że tylko tutaj ludzie włączają ten GPS i wyznaczają trasę, tylko rzeczywiście działa to u wszystkich graczy praktycznie, jak sobie grałem. Także w ogóle tego nie ogarniam, jak to działa tutaj. I też w większości są jakieś takie małe różnice, które rzucają się w oczy graczowi, który spędził dużo czasu na PC-cie, które rzucą się na pewno takiemu graczowi. O, shit. No właśnie, takie trochę dziwne zagrywki czasami też się zdarzają, że ktoś robi jakieś dziwne rzeczy. Na przykład na wyścigu zauważyłem, że niektórzy jeżdżą bardzo słabo i rozwalają się w takich bardzo dziwnych miejscach, nie? Których nie powinni się tak naprawdę rozwalić. To jest bardzo dziwne. Teraz zajechałem mu drogę niepotrzebnie. Na przykład jadę sobie za gościem w wyścigu i on nagle skręca gdzieś tam maksymalnie w lewo, nie wiadomo z jakiego powodu i dlaczego, co się stało. No tak się tutaj dosyć często zdarza. No ale ja sobie robię tę misję i zobaczcie, robię sobie tę misję, udało się zdobyć dużo, dużo hajsu. Nawet grałem dużo z randomami, teraz dopiero zacząłem z ludzkami, idzie to znacznie szybciej. Można powiedzieć, że to takie farmienie na kasę teraz. No ale no na razie trzeba, tak? Zwłaszcza jak chce się robić w GTA to, co się naprawdę lubi. Ja lubię akurat paczki, ale są osoby, które lubią robić inne rzeczy. Mówiłem wam też o tym input lagu i tych 30 FPS-ach. Ja już się do tego totalnie przyzwyczaiłem. Dzisiaj sobie zrobię taką dłuższą sesję w GTA i tak już tego nie odczuwam. Troszeczkę czasami są jakieś tam nieporozumienia w sterowaniu, ale to naprawdę kwestia przyzwyczajenia. Podejrzewam, że jakbym teraz nagle przesiadł się na PC, to o kurde, wszystko w przyspieszonym tempie, nie? Bo tutaj z takim spowolnionym wszystko na PS4, ale to jest takie, no mówię, złudzenie, które mija po jakimś tam czasie i naprawdę nie ma się czym przejmować. I to jest kwestia kilku godzinek, dwóch, trzech godzinek, jak się przyzwyczajamy do tych 30 FPS-ów. Spróbuję tutaj zrobić jeden taki trik. Można samolotami wylądować na szczycie, na dachu tego wieżowca, obojętnie którego. Jeśli oczywiście zrobi się to dobrze, trzeba samolot przeciążyć. O. W ten sposób. I tak, żeby on ładnie wylądował. O, cyk. Da się to też zrobić z dużymi samolotami. I to jest oczywiście dużo trudniejsze niż z takim małym. Fajnie to wygląda właśnie, jak się tytanem wyląduje na wieżowcu Maze Bank. Taki wielki stoi. Też myśli, że to cheater zespawnował, ale da się też takim samolotem bez problemu. Mamy tutaj kogoś z nagrodą za głowę. Możemy spróbować go sprzątnąć. To nie będzie takie proste, bo jeszcze tak za dobrze nie ogarnąłem latania. No, nie miałem kiedy właściwie, bo nie mam jeszcze za bardzo czym latać. Ale pyk! Ops, prawie. I... Dawaj nagrodę za swoją łepetynę, gościu. Okej. Dawaj nagrodę za swoją głowę. O kurde. A! Rakieta wybuchła. Ach, kurczę. Zamordował go. O shit! Hydra! No właśnie też zauważyłem, że ludzie tutaj inaczej latają tymi śmigłowcami bojowymi z pociskami wybuchowymi. Tak jak na przykład Hydra. Ludzie przeważnie na PS4 strzelają z rakiet namierzających. To jest takie dziwne. Nawet jak ktoś strzela na ziemi, nigdy nie używają tego działka wybuchowego. Tak samo jest ze śmigłowcem Savage'em, tak? Zawsze z rakiet i tylko i wyłącznie. Savage jest fajny, bo on tam tymi rakietami może strzelać bez przerwy.
ale nikt nawet się... Nawet nie ma takich zapędów, żeby próbować cel zniszczyć przy pomocy działka. Jest to mega, mega zabawa. Zwłaszcza jak się nauczy na padzie, to może naprawdę wymiatać. Nawet osoby z wysokim poziomem. Nie wiem, od czego to zależy. I są właśnie takie drobne różnice tutaj wśród graczy, wśród grania w ogóle na PS4 w stosunku do PC, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale jak się trochę dłużej pogra, okazuje się, że jest to taki... Jest to takie GTA w zwierciadle. Takie z innego wymiaru trochę. Inaczej to wygląda wszystko, no. Są takie drobne różnice, które rzucą się w oczy komuś, kto grał dłużej na PC-cie. Okej, muszę od nowa zrobić misję Lamara. Znam już to. Ale właśnie, teraz jak mam nową postać, to chyba mogę zrobić od nowa geniusza zbrodni, czyli wszystkie napady od nowa. Około 13 milionów. To jest naprawdę kusząca propozycja. 13 milionów za geniusza zbrodni. Wow, to by było coś. Miałem sobie kupić nowe ciuchy teraz, ale tak zobaczyłem, że... Znaczy pomyślałem sobie, no kurde, zbieram hajs na biuro, a mam wydawać na jakieś ciuchy kasę. Lepiej zbierać każdy grosz do grosza i dopiero wtedy kupić sobie biuro. Muszę sobie zrobić właśnie tę misję u Lamara, żeby odblokować warsztat Benego. Z tym, że no kurde, odblokuję ten warsztat Benego, ale to dopiero za jakieś 7 miesięcy będę mógł go używać na konsoli PS4. A czy jak będą jakieś tam nowe wozy i w miarę wersja PC-towa będzie grywalna, jeśli chodzi o cheaterów, no to też będę grał w wersję na PC-cie, tak? Ale no... Strasznie mi się podoba granie na PS4, chociaż obsługa dla mnie jest jeszcze taka obca trochę. No ale to wiecie, kwestia chyba przyzwyczajenia jest naprawdę w porządku. Tu mi dobrało jakichś chyba losowych graczy. Dobra, ja jestem ekipa Vagos i chyba ja prowadzę, oby. Wsiadaj, nyg. Mam nadzieję, że oni ogarniają, co biega. Dobra, kurde, jak to... Wow, ja w ogóle nawet na tym moim pierwszym koncie chyba wszystkich misji Lamara nie zrobiłem. Tam część z nich została i tak miałem je zrobić i tak w końcu nie zrobiłem chyba. Co powiecie na to, kurde? Headshoty poleciały, moi drodzy. Strzelić headshota na padzie to jest naprawdę coś niesamowicie przyjemnego. Bo rzadko kiedy się udaje, ale jak się już uda, to normalnie gacie mokre. Musimy wszystkich załatwić, bo tamten pobiegł po posiłki, cholera. Co on zrobił? Ty! Musimy... To nie ten samochód, kurde, on wziął samochód balasów ten fioletowy zamiast na żółty. My musimy tym żółtym jeździć, bo misja zaraz się sfailuje. O, Jesus. Musiał koniecznie swój samochód wziąć, cholera. No ale tutaj mam naprawdę jakieś niskie poziomy, chociaż ja też niski poziom mam, ale grałem na innej platformie, nie? Już długo. I teraz tak, wszystkie ogólnie misje kontaktów są podwójnie punktowane, więc nawet ta misja u Lamara, które sobie teraz wykonuję, no powinienem zostać za nią więcej pieniędzy. Ile dokładnie, to nie wiem. No ale sam fakt, że ją... O, shit. Sam fakt, że ją sobie robimy, jest fajny, bo raz, że i tak muszę ją zrobić, a dwa, że zarobię więcej kasy. Czekajcie, jak to się... Okej, już wiem jak. No i tu ładnie ich załatwimy. Fantastycznie się ustawiłem, jest okej. Co powiecie na to? A tamten gościu z pistolecika strzela, bo nic na początku nie ma. Ja nie wiem, czy ja właśnie z tym pierwszopoziomowym ziomkiem nie jestem. Ja pierdziu, ktoś zmarł. Już koniec misji było. Man. Mam nadzieję, że tu są checkpointy. 5000 za faila. Próbowałem powtórzyć, ale nie wyszło coś tam. W pewnym momencie ktoś chyba wyszedł, albo wyłączył konsolę i nara. Zaczynamy misję z ludzkami, zobaczycie jak to teraz pójdzie. Błyskawicznie, kurde. Kto tu jeszcze został? Okej? Gitara, jedziemy. Dawaj, ty tu nie skacz, tylko jedź tam, a nie... To nie ma czasu, trzeba hajsy zarabiać, odblokować warsztat Benego, a nie jakieś tam skoki, pierdoki. Patrzcie jak to teraz pójdzie elegancko.
Kurde, same headshoty lecą. Na auto-aimie, ale nieważne. Ważne, że idzie jak po maśle. Okej, okay, i mamy załatwione. Teraz tak, gdzie jest ten mój ziomek? Ten niebieski, okej. Okay. Oni tam poszli, jeszcze na tego ostatniego. Podjadę, żeby jego dupę szybciej zabrać. I jedziemy. I to chyba będzie koniec. Tak. To wygląda na to, że będzie koniec. Jeszcze zostaniemy zaatakowani. Pojedziemy sobie na skróty. Takie trochę inne skróty. No i gitara. Teraz czekamy na resztę. No i ciekawe, jaki hajs za to wpadnie. 200 RP już. No i git. Zobaczmy teraz, jakie tu hajsy wpadną za to. Wow, prawie 40 tysięcy za taką fajną misję. Fantastycznie. Kurde, tak to ja mogę grać. I jak poszło gadziutko. Nie no, ja sobie będę robił dalej tę misję. Zapraszam was na kolejne odcinki z GTA Online na PS4. Będę przechodził GTA Online od nowa. Trzymajcie się, do zobaczyska. Na razie, pa, pa.